Zamość często nazywany jest miastem idealnym. I skąd ta nazwa? Miasto idealne. Bo założony w 1580 roku na surowym korzeniu, tu nic nie było. Najbardziej idealnym urządzeniem, jakie wymyślił ktokolwiek, jest organizm człowieka. W 1580 roku na surowym korzeniu, tu nic nie było. Z tej strony bagna, tutaj ląd. Kraków to tam można szukać nie wiadomo kiedy, nie? Inne miasta. Tutaj to jest zaleta, że od początku do podstaw powstało. I miasto idealne. Dlaczego miasto idealne? No jak gdzie jest Jędrzej? Słuchaj, najbardziej idealne urządzenie jakie znasz? No. Windows 10, tak? Komputer 10. Słuchajcie, najbardziej idealnym urządzeniem, jakie wymyślił ktokolwiek, jest organizm człowieka. Dlatego Zamość został zbudowany tak jak organizm człowieka. Gdzie mamy? W kierunku zachodnim, 700 metrów i tak na wprost, widzicie, za pomnikiem budynek. To dawny pałac zamojski, czyli mamy głowę, tak? Jak organizm jest dalej, to co tutaj nam pyka, Jędrzej? Serce. No i serce, i mamy ratusz, widzisz? Co mamy tutaj, co podnoszę? Ręce. Tam masz kolegiatę, kolegiatę zamojską, a tam masz akademię zamojską. Podstawą, nogami były bramy, bo Zamość położony na skrzyżowaniu traktu. Z południowego wschodu był trakt lwowski. Tam w kierunku Lublina i Warszawy, stąd była brama lubelska, tam brama lwowska i w kierunku Krakowa brama. Nie ma w Zamościu bramy. Nie słuchaj, nie obrażajcie się krakowiacy. W Zamościu nie ma bramy krakowskiej. W Zamościu jest brama Szczebrzeska, w kierunku Szczebrzeszyna. Jest lwowska, jest warszawska, ale jest, nie ma krakowskiej, jest Szczebrzeska. Tak samo jak hejnał grany jest nie w cztery strony świata, grany jest trzy strony świata. Nie jest grany gdzie hejnał? W stronę Krakowa. I na prośbę rektora Akademii Zamojskiej, Szymona Szymonowicza, Zamojski zakazał grania w hejnał w stronę Krakowa. Zamość jest jedynym miastem w Polsce, gdzie hejnał grany jest trzy strony świata. Ale Zamojski jak założył Zamość, on sobie zamarzył, że miasto ma być miastem bogatym. To ma być stolica państwa zamojskiego. Później założono ordynację zamojską. To było państwo w państwie. Herbem zamojskim jest herb jelita. Widać na rogatkach dwóch ratusza, na wieżyczkach. Trzy ze sobą skrzyżowane włócznie. Ten herb wielokrotnie się powtarza na każdym herbie, na kartuszu. Patronem zamojskiego był święty Tomasz, ponieważ sam się uznawał jako niewiernego Tomasza. Brama lubelska funkcjonowała tylko 4 lata. W 1580 założono Zamość, w 1884 skończono budowę brany, a w 1888 zamurowano ją. I do dzisiaj ta brama jest zamurowana w parku. Na pamiątkę, bo nikt znaczniejszy przez tą bramę nie przechodził. Wybudowano nową bramę, tutaj na wprost, jakbyśmy szli tą ulicą do placu Stefanidesa, jest nowa brama lubelska. Zamość szybko postawiono. Żeby Zamość mógł się szybko rozwijać, Zamojski sprowadził przede wszystkim najznaczniejsze nacje, czyli najbogatszych ludzi. Sprowadził przede wszystkim kogo? Ormian. Sprowadził Żydów. Sprowadził Sefaryjskich. Sprowadził Greków. Sprowadził Szkotów. Czyli tych wszystkich, którzy mieli dużo kasy, byli obrotni. No bo kiedyś się mówiło, że najlepszym kupcem kto był przed wojną? Żyd? Nie. Słuchajcie, jak się urodził jeden Ormianin, to trzech Żydów płakało. Najlepszym kupcem był jednak Ormianin. On był najbardziej. Stąd te najokazalsze kamienicze to są kamienice Ormian. Z tyłu dalej była dzielnica żydowska. Bogatych ludzi, bojarów sprowadził też ze wschodu.
Stąd był między innymi inicjatorem Unii Przed. Szybko Zamość postawiono. To się niewyobrażalne rzeczy. Teraz to stawiają. To 20 lat już miasto stało, parcele wydzielone, on zwolnił z podatku, ze wszystkiego za darmo dawał, aby tylko to wszystko zaczęło funkcjonować. Zamość też stał się najpotężniejszą twierdzą tutaj. Druga jak Kamieniec porównywany, bo Kamieniec daleko był w Dnieprze. Tam dano, wykorzystano warunki terenowe, czyli ten Smotrycz jak płynie za kole. A tutaj suchy ląd, który wchodził w rozrywiska, bagna, Łabuńki i Topornicy, dwóch rzeczek. I wybudowano na planie wydłużonego siedmiobloku, 700 metrów wschód-zachód, 500 metrów północ-południe. Obtoczono wysokimi murami, fosami i z tej strony, gdzie był najdogodniej, skąd się spodziewano natarcia, głębokie, prawda, fosy dodatkowo wykopano i Zamość już był potężną twierdzą. Że Zamość nigdy nie został jako tak naprawdę zdobyty. Bo pierwszy chrzest bojowy za Chmielnickiego. Chmielnicki ze swoją, prawda, tą sporą doszedł tutaj aż w 1648 roku. To ile to? 20 lat od jak wybudowano. Dalej nie poszedł. Tutaj został zatrzymany. Głąb Polski nie poszedł. Został odrzucony. Lwów złupił, wszystkie miasta złupił, a tutaj został. Niedługo się cieszono. 7 lat, 1655, tak? Dobrze. 1655 rok, najazd Szwedów, potop szwedzki, prawda, walka o koronę, Zamość został otoczony, znaczy wszystkie miasta złupione, Warszawa złupiona, Kraków złupiony. Mówią, że więcej Szwedzi zabrali z Polski, nawet jak Hitler tyle nie wziął w czasie II wojny światowej. Karol Gustaw podszedł pod Zamość. Wtedy panował tutaj na tronie, jak to mówimy, zamojskim, prawnuk Zamojskiego, czyli Jan Sobiepan, mąż słynnej Marysieńki, tak? To wiecie, co zrobił? On śmiał się z niego, pokorzył króla szwedzkiego. Przyjął go przed bramą lubelską, kazał zastawić obfite stoły, wszystkim czym można, w złotych, prawda, nakryciach wszystko. Jeden sobie tylko fotel, tron postawić, na którym sam usiadł, a król szwedzki na stojąco i wszyscy na stojąco. Stąd historia stołu szwedzkiego ma swój początek w Zamościu. Stąd jest nazwa stół szwedzki. Upokorzył na stojąco. Karol Gustaw podszedł pod Zamość, próbował zdobyć. Niestety, to była tak potężna twierdza, że nie do zdobycia, odszedł. No i tak dalej, to wszystko ciągnęło się. Później przyszedł pierwsze zdobycie Zamościa, to był 1809 rok, ale to było zdobycie Zamościa przez Polaków, przez księcia Józefa Poniatowskiego, który podszedł z wojskami napoleońskimi, tak? No było zdobycie, trochę, prawda, współpraca z załogą zamojską była, aby zdobyć ten Zamość i Zamość został opanowany. Między innymi podczas szturmu na Zamość wyróżniła się pierwsza kobieta, która została krzyż virtuti militari ustanowiony wcześniej pod Zieleńcami, a mianowicie pod Zieleńcami czy Zieleńcami? Mi się zawsze zganiali. Pod Zieleńcami pani Żubrowa, pierwsza kobieta, która została odznaczona, Joanna Żubrowa. Ona była marketanką, jej mąż też walczył, ale to tak notabene, bo to jest dłuższa opowieść, żeby to długo mówić. Pierwsza dostała krzyż virtuti militari. No i później Zamość nie został zdobyty. No później wycofanie się Francuzów, Napoleona po klęsce moskiewskiej i 1815 rok. Największe szkody dla Zamościa. W 1815 roku Kongres Wiedeński, czyli narada tych mocarstw, co z tym, prawda, zrobić fantem. No i wtedy zmiana granic, to przeszło we władanie rosyjskie, bo wcześniej było austriackim władaniu te tereny, bo po pierwszym rozbiorze to wszystko dochodziło aż do Warszawy, był austriacki zawód. To zagarnął car, no i wtedy, słuchajcie, Zamojscy zostali zmuszeni przez cara, przez Rosję, zmuszeni do sprzedania Zamościa.
bo to była twierdza. Oni z tego zrobili twierdzę. Zostali zmuszeni do sprzedania Zamościa dla rządu pseudo-królestwa polskiego kongresowego. Wybudowano nową rezydencję w Klemensowie, będziemy tamtędy jechali, a zarząd ordynacji przeniesiono właśnie do Zwierzyńca. Tam, co są te piękne takie budynki, gdzie jest technikum, to leśne dawne. I tam przeniesiono żar. I Zamość stał się zamkniętą twierdzą i najpotężniejszym więzieniem w Królestwie Polskim. Walerian Łukasiński był tutaj więziony w bramie lwowskiej. Przebudowano budynki, zmieniono, dobudowano, prawda, piętra w niektóre, bo tak było jednopiętrowe z attykami, z wyjątkiem ormiańskim, a dobudowano piętra, attyki zabudowano, nawet tutaj widać, tej narożnej, że była na górze attyka, a teraz nie ma, bo jak wiemy, Zamość był w stylu renesansowym wybudowany, jeden styl. Styl renesansowy to właśnie charakterystyka stylu. Attyka, czyli przykrycie dachu, tak jak widać na kamienicach ormiańskich. Dalej, arkady, czyli podcienia, które zachęcały do schowania się w czasie deszczu, jak i w czasie upału. To nam też zaraz, prawda, ciągnie do tego. No i poziomy, porządek architektoniczny i sztukateria. To zostało zniszczone. Zostało to zniszczone. I teraz dopiero to się odbudowuje, uzdrawia, bo Zamość był koszarami. Pałac dawny Zamojski, który też miał cechy renesansowe, on ma typowe cechy koszarowe. Bo ten stary pałac jest w środku w murze w tym pałacu. Teraz jak będą przebudowywać czy odrestaurowywać, bo nie był nigdy odrestaurowany, to może te elementy niektóre wyjdą jakby na zewnątrz. I zamknięta twierdza. No ale już wkrótce kolejna chlubna karta, to jest powstanie listopadowe. Słuchajcie, powstanie listopadowe, gdzie działały duże związki, między innymi Dwernickiego, oddziały, które tutaj działały. Zamość najdłużej utrzymał się w powstaniu, jako jedyna twierdza, na samym końcu, jedyna twierdza, w ogóle nie miał zamiaru się poddać. Dopiero jak obrońcy, delegacja wyjechała do Warszawy, do Dęblina, przekonali się, że Warszawa padła i Dęblin padł, jako punkty powstańcze, wrócili, na honorowych warunkach wyszli z twierdzy. I ostatnie miejsce, prawda? No i później dalej to się, prawda, tak ciągnęło, że powstanie, w czasie powstania styczniowego to był garnizon rosyjski w całości, bo na, jak już wspominałem, powstanie styczniowe na czym innym polegało, na innym formie walki. I tak w zasadzie ten Zamość pozostał do czasów współczesnych. W czasie I wojny, w czasie II wojny światowej nie odniósł jakichś, prawda, ujemnych skutków, te wojny nie pozostawiły. Mogło być bardzo źle w czasie wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku, ale pod Zamościem została kolejna rzecz, pod Zamościem została zatrzymana ta armia, która szła na pomoc Tuchaczewskiemu pod Warszawą, czyli konarmia Budionnego, która tędy szła. I tutaj w bitwie pod Zamościem, pod Komarowem, Tuchaczewski został Budionny został zatrzymany, rozgromiony, ba, tu nawet mogło dojść wtedy do prawda, zmiany dziejów świata, bo tutaj w czasie tej bitwy w Kalesonach uciekał nikt inny jak Dżekaszwili, czyli Stalin, który był wtedy komisarzem bojowym, znaczy politycznym w konarmii Budionnego. I stąd uciekał z autobusu sztabowego w samych Kalesonach, w galotach, nie? Stąd on tak nie lubił Polaków, mówią, dlatego Stalin, tak? Przez to, że tutaj... I uciekał, uratował. To jeszcze taka anegdota, ale to przy piwie opowiem, jak to było. Później II wojna światowa. Ponieważ na Wawelu rządził nie kto inny, jak to Himmler, tak? Nie, Frank, Hans Frank nie był w tym. Ale Frank był chyba z wykształcenia historykiem, o ile wiem. I on miał... To miasto lubił, żeby się Himmlerowi jakoś, prawda, podsadzić, podmasłować, to Zamość nazwano Himmlerstadt. Himmler. I Zamość nie ucierpiał w czasie wojny. Jako miasto, jako stare miasto, bo całe dzielnice zostały zlikwidowane. Wszyscy Żydzi zamojscy wywiezieni albo do Bełżca, albo do Oświęcimia, albo wymordowani tu w różnych obozach. Także ludność, czy dzieci zamojszczyzny w koło Zamościa, ale same jako Zamość, jako zabudowa miejska nie ucierpiała. No ale dzięki temu, że jest takie nagromadzenie i ten jeden styl, Zamość został jako szósty obiekt w Polsce, czyli jeden z sześciu najcenniejszych
zabytku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO, o czym mówi kartusz z lewej strony, tam można wejść zobaczyć, kartusz z wpisem UNESCO. Drugi z kartuszy nam mówi o wizycie papieża Jana Pawła II, natomiast z prawej odznaczenie Zamościa krzyżem Grunwaldu z kolei z drugiej. Po Krakowie, Wieliczce, Oświęcimiu, Warszawie i Puszczy Białowieskiej. Bramy, mówiłem, trzy, ale też i rynki. To był rynek wielki, główny. Wymiary jego są idealne, 100 na 100 metrów, 1 hektar powierzchni. 100 na 100 metrów, można zmierzyć, z taśmą nawet. Następnie dwa pozostałe rynki, to z tyłu za ratuszem jest rynek solny, gdzie handlowano czym? Nie solą, mięsem, bo kiedyś jedynym spożywczym, znaczy środkiem konserwującym to było co? Solenie, suszenie i solenie. No i drugi rynek to był rynek wodny, który to on prowadził do furty wodnej. Tam nie handlowano wodą, tam były studia, ale on prowadził do furty wodnej. Jest na przykład w Zamościu w Ogrodzie Zoologicznym piękna motylarnia. Rzadko to jest, ale się wchodzi do takiej specjalnej hali przez takie żaluzje i później te motyle sobie fruwają. Siądzie mi na ramię, tutaj gdzieś po tego, ogromne, takie, jakby z Amazonii miejsce, bo to jest tam...